Zakończył się kolejny etap prac na linii kolejowej Lublin-Warszawa. Dla pasażerów oznacza to lepszy dostęp do pociągów oraz szybsze przejazdy z Lublina do stolicy. Już w niedzielę pojedziemy o 20 minut krócej z Lublina do Warszawy, a o 7 minut szybciej do Dęblina. Między Lublinem a Dęblinem na ponad 70-kilometrowym odcinku przygotowany jest do jazdy drugi tor. 30 sierpnia pasażerowie skorzystają także z usytuowanych obok niego peronów na 15 stacjach i przystankach. Na peronach będą wiaty, ławki oraz oznakowanie i gabloty z informacją pasażerską, a dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będą dogodne dojścia, które zapewnią m.in. pochylnie w Puławach, Dęblinie, Nałęczowie, Motyczu czy Lublinie Zachodnim. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zmodernizowano 14 przejazdów kolejowo-drogowych. Na peronach są już nowe wiaty, ławki i gabloty informacyjne. Ogromną szansą na modernizację PKP jest program Kolej Plus, którego celem jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego. Dzięki realizacji programu dostęp do kolei mogą uzyskać miejscowości liczące powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Uzyskanie takiego dofinansowania to ogromna szansa dla rozwoju gospodarczego wielu regionów. Do PKP Polskich Linii Kolejowych SA trafiło blisko 100 wniosków, w tym 5 z Lubelszczyzny.